Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Moim gościem jest Paweł Krysiak. Cześć Paweł. Witam serdecznie. Paweł, który bardzo mocno szykuje się do startu w 44. rajdzie świnickim Krause, czyli pierwszej rundzie Castrol Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, która w Świdnicy no już za niecały tydzień. Tak, no odliczamy już dni do startu w rajdzie świdnickim. Nie możemy się doczekać, powiem szczerze. Nowy samochód, Ford Fiesta R2, no i czekam z niecierpliwością. Mistrzostwa Polski, dobrze byłoby je zacząć takim dobrym akcentem, zwłaszcza, że to taki domowy rajd dla Ciebie. No tak, rajd świdnicki jest domowym rajdem. Ja pochodzę ze Strzegomia, więc niedaleko tutaj. No dobrze by było zacząć ten rajd jakimś mocnym akcentem, tak jak wspomniałeś. Jednak no, zdaję sobie sprawę z tego, że trochę mało kilometrów przejechaliśmy Fiestą przed Świdnickim i tak już i nic się w tej kwestii nie zmieni na pewno. Konkurencja no, jest bardzo mocna, wielu doświadczonych zawodników, no i będziemy się starali przede wszystkim tego pierwszego dnia zebrać doświadczenia, żeby móc przeatakować coś w niedzielę. Dokładnie tak, bo zwycięzcy są na mecie. A skąd się wzięło u Ciebie zainteresowanie sportami motorowymi, no i rajdami samochodowymi? Czy to właśnie to, że jesteś takim człowiekiem, który te rajdy miał pod domem, jak dorastałeś? Może nie do końca, bo moje zainteresowanie wzięło się stąd, że w 1994 roku tato zabrał mnie na rajd polski, na odcinek Sobótka-Sulistrowiczki. Zupełnie przypadkowo, tak żeśmy się tam zjawili, ponieważ no, przejazdem i tato mówi, a to zajedźmy, zobaczymy sobie jak tutaj... Zobaczmy jak to tam jeżdżą. Jak to wygląda. I no od tamtego czasu no, to zainteresowanie. To pięknie, że rajd polski no, był na Dolnym Śląsku. Zobacz, ile pokoleń nawet młodych kierowców, kibiców rajdowych wychował rajd polski, czy też sama obecność rajdu polski i tych klasycznych odcinków specjalnych, Walimia, Rościszowa i tak dalej, właśnie w naszym regionie. Tak jest, no to są kultowe odcinki. Wielu znakomitych zawodników podróżowało tutaj, ścigało się na tych trasach, to zadziałało na pewno na ten stan, w którym się obecnie znajduje, czyli chcę jeździć w Mistrzostwach Polski po tych kultowych właśnie odcinkach, rywalizować. I w tym roku zdecydowaliście się na zmianę samochodu, Ford Fiesta. Opowiedz coś o tym aucie i dlaczego taka zmiana, no i coś, jakieś porównanie z poprzednim samochodem Twoim. Ford Fiesta, no tak, przygotowany w klasie R2, w specyfikacji R2. Samochód no, bardzo zaawansowany już technologicznie. Ja do tej pory jeździłem no, takim sprzętem, można powiedzieć, mocno przestarzałym. Nie tak dawno jeszcze ścigałem się Oplem Astrom, czyli no, samochód już mający swoje lata. Ale trzeba dodać, że ścigałeś się z dobrym skutkiem tymi samochodami. Tak, no my zawsze podchodzimy do... No, wolnym kierowcą to Ty nie jesteś. No dziękuję bardzo za miłe słowo, ale no staramy się z całych sił, ponieważ no start w jakimkolwiek rajdzie, jakimkolwiek samochodem wiąże się z wieloma godzinami przygotowań i wyrzeczeń, no i to jest takie dość kosztowny sport, no to przede wszystkim. No i my podchodzimy do tego bardzo, bardzo jakby no emocjonalnie to też, ale mamy duże aspiracje, żeby po prostu jak najlepiej wypaść. Ford Fiesta jest takim samochodem, powiedziałbym, optymalnym, samochodem przednapędowym. No, Ford w różnych kategoriach i Fiesta w różnych kategoriach pokazuje po prostu klasę i ten samochód jest chwalony przez wielu, wielu zawodników za to, jak się prowadzi, jak można szlifować taki rajdowy kunszt. Powiem tak, miałem możliwość przejechania Fordem Fiestą R2 30 parę kilometrów, 38, niespełna 40 kilometrów na testach i samochód rzeczywiście prowadzi się fenomenalnie, świetne hamulce, zawieszenie, skrzynia biegów, no to po prostu potrzeba kilometrów, żeby wyczuć ten moment i dojść do tej granicy w tym samochodzie. Ta granica jest no dość spora, bo te hamowania można opóźniać i to wszystko to jest, ja muszę się do tego przyzwyczaić. Ja wcześniej z takim czymś w ogóle nie miałem styczności i to jest dla mnie duża nowość. Fajnie, że można się rozwijać, można się uczyć. Zwłaszcza, że ta rywalizacja nie będzie łatwa, bo kierowców, którzy Fiestami R2 startują w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski jest wielu i to z takim doświadczeniem nie jednoletnim, dwurocznym czy też trzyletnim. Jest tych kierowców sporo. No jest Rafał Kręcioch, jest Marcin Górny, Rafał Stalmach, cała można powiedzieć czołówka tych zawodników, która ścigała się Fordami już od tam kilku sezonów, prawda? Marcin Górny, no mistrz Polski. Nie wiem, czwarty czy piąty sezon, to jest już naprawdę spore doświadczenie i to jest jego duży plus. Ale będzie ostatnio rozmawiałem z Marcinem i bardzo chwalił Fiestę, bo mówi, że jest to samochód praktycznie bezawaryjny, samochód, który jedzie za ręką, więc myślę, że ten samochód powinien być dobrym wyborem dla Was.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. No celowaliśmy w ten samochód. No ja powiem szczerze, że czekałem na ten moment 10 lat, no bo tyle trwa moja przygoda tak z takim ściganiem poważniejszym, że tak powiem. I no już nie mogę się doczekać tego startu. Fajny byłby moment, gdybyśmy się spotkali w tym miejscu na przykład za 3 lata, przed kolejnym rajdem świdnickim Krause, byś powiedział, no zmieniamy samochód, mamy R5. Forda Fiesta również, prawda? No marzenia. No ale jak widać marzenia się spełniają. Marzyłem o Fieście R2, żeby kiedykolwiek w ogóle przejechać się takim samochodem. Dojdzie to do skutku, no i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A powiesz, czy czujesz już takie rajdowe podekscytowanie? No zostało raptem kilka dni. W piątek rusza 44. rajd świdnicki Krause. Przepiękny start na świdnickim rynku. No i w sobotę i w niedzielę czeka Was no, cała masa kilometrów. Myślę, bardzo fajnej rywalizacji. Tak, no są duże emocje. Mimo tego, że znamy te trasy, że no co roku ścigamy się praktycznie po podobnych odcinkach, jest zmieniona konfiguracja, ale te odcinki są naprawdę wymagające. Do tego jeszcze dochodzi... Kultowe, prawda? Kultowe. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że no startuję tutaj przed własną publicznością i też wypadałoby jakoś pojechać dobrym tempem, żeby też ani nie narobić jakiegoś bałaganu no, przy okazji, żeby być na mecie po prostu. No. Być na mecie, a rodzina mocno Ci kibicuje w Twoich startach? No tak, no wszyscy trzymają kciuki, wszyscy są też podekscytowani, zdenerwowani, no żeby to wszystko wypaliło. Powiem Ci, że my też dołączamy się do tych ludzi, którzy trzymają kciuki, no zwłaszcza też, że jesteś zawodnikiem lokalnym i mam nadzieję, że te lokalne krawężniki, te drogi, ta przyczepność, kostka i tak dalej będzie Ci po prostu sprzyjać. Tak, no żeby nie przyciągały tylko, to będzie plus. Oczywiście tak, żeby było. Życzymy Ci mety i dobrych dwóch rajdowych dni, ale także dobrego tygodnia, bo ten tydzień i samo zapoznanie z trasą także będzie kluczowe dla rywalizacji w tym rajdzie. No dokładnie. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. I pozdrawiam wszystkich kibiców, zapraszam do kibicowania. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.